To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o sytuacji na południu Polski, tam gdzie trwa cały czas akcja powodziowa, gdzie powódź zniszczyła wiele miejscowości. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry. A będę rozmawiał z Hubertem Głuchem i Tomaszem Pietrzykiem, naszymi reporterami, którzy jeżdżą po zalanych terenach i opisują dla Państwa, co tam widzą. Cześć Hubert, cześć Tomek. Cześć. Cześć. Na początek powiedzcie, gdzie dzisiaj jesteście, bo przemieszczacie się po terenach zalanych. Dzisiaj przyjechaliśmy do Oławy, ponieważ tutaj Odra się podnosi, zbliża się fala na Odrze i aktualnie jesteśmy na terenie polderu zalewowego Odry, który zaczyna być zalewany i jesteśmy w Janikowie, byliśmy na drodze do Starego Otoku. Mieszkańcy nie ewakuowali się, zostali, tam jest górka, oni wiedzą, gdzie przebywać, aby nie dać tej wodzie zaskoczyć, porwać się z nią i zatrzymaliśmy się w drodze do nich, ponieważ droga była zalewana, płynie przez las od strony Jelcza Odra. Tak. Generalnie mieszkańcy nie chcą się ewakuować, oni znają ten teren, mówią, że zalewani są regularnie i z worków z piaskiem ustawiają takie barykady, żeby tą powódź przeżyć. Właśnie, to jest ciekawa sytuacja. Ja jako trochę starszy już dziennikarz i redaktor opisywałem w 1997 roku powódź w Raciborzu i okolicach Raciborza. I tam też ludzie nie chcieli się ewakuować, bo mówicie tutaj o takim wytłumaczeniu, że my wiemy, gdzie jest woda, ale przecież oni mogą zostać odcięci w ogóle od jakiejkolwiek pomocy. No woda może ich po prostu otoczyć. I jak z nimi rozmawiacie, to jakie oni podają, oprócz tego, co mówiliście jeszcze, argumenty, żeby no, nie reagować na te wezwania władzy do ewakuacji? Koronnym argumentem jest to, że oni twierdzą, że nie dostają odszkodowań po tych powodziach. To znaczy, jeśli oni sami tutaj nie zostaną i nie zadbają o swoje, to po prostu stracą cały dobytek i nie będą mieli żadnych rekompensat za tą powódź. No dlatego dla nich nie ma innej opcji. Oni uważają, że nie ma innego wyboru. Mówią, że nikt nie wyjeżdża z tych wsi, że wszyscy tutaj zostają, wszyscy pomagają. Widzieliśmy kobiety, widzieliśmy dzieci, które pracowały przy workach z piaskiem, no oczywiście mężczyźni. Ludzie jeżdżą ciągnikami, ludzie jeżdżą jakimiś koparkami i to wszystko tutaj po prostu działa. Budują te tamy z worków i no, po prostu nie chcą wyjechać. Mówią, że nawet jeśli po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej będzie przymusowa ewakuacja, to oni się będą stawiać, oni nie opuszczą swoich domów. A to jeżeli chodzi o bycie odciętym, to rozmawialiśmy z zarządcą dróg tutaj lokalnych, który powiedział, że który zauważył słusznie, że to jest w przypadku tych mieszkańców Starego Otoku, to jest ich trzecia powódź i oni się przez te poprzednie dwie powodzie również podczas poprzednich nie ewakuowali i że oni już są odcięci i że oni sobie poradzą i że podejrzewam, że będzie tutaj jakiś transport pewnie do nich docierał, jeżeli miałoby się to zalanie przedłużać. Oni po prostu nauczyli się to umieć przetrwać, taki moment odcięcia. Tak, te informacje, o których my tutaj mówimy, to są generalnie informacje ze Starego Górnika, bo do Starego Otoku nam się dotrzeć nie udało z tego względu, że po prostu droga już jest zalana i w tym momencie jeszcze przejedzie się autem terenowym, ale być może już nie da się stamtąd wyjechać. Sugerowali nam, że można iść po wałach od Oławy, natomiast, że już raczej nie będzie powrotu, jeśli tam dotrzemy. A czy w tych rozmowach dotyczących niechęci do ewakuacji też słyszycie obawy o ewentualny no, szaber, po prostu o to, że ich dobytek może zostać rozkradziony? No, mamy taki przykład, który na razie był jakiś jednostkowy, ale ze stacji Orlenu w zalanym Kłodzku. Tam został zresztą jeden przynajmniej z tych sprawców złapany już. Czy ludzie się tego boją również? Tutaj na wsiach ludzie chyba nie mają takiej obawy, przynajmniej jej nie artykułują, ale im w głowie się nie mieści, że mogliby opuścić te mieszkania, więc chyba nawet takich argumentów nie dopuszczają do siebie, że ktoś mógłby ich rozkraść. Generalnie raczej jeśli szaber miałby mieć miejsce, to w większych miastach, tak mi się wydaje. Tutaj ludzie na wsi nie podnosili takiego argumentu, nie. A powiedzcie mi, jakie są w ogóle nastroje wśród ludzi? Znaczy, czy oni są zmęczeni, czy oni są rozdrażnieni, czy może są też zaniepokojeni?
czy raczej to jest apatia, czy raczej takie jednak nastawienie, że jakoś sobie poradzimy, jakoś będzie dobrze. No i czy też oczywiście tutaj pytanie o to, czy jest z ich strony jakaś krytyka działalności władz na różnym poziomie, od lokalnych po rząd. Tak, postawy są oczywiście bardzo różne. Są ludzie wściekli. Rozmawialiśmy z panią Sołtysową z Starego Górnika. Ona jest wściekła i krzyczy, że żeby nie pisać o nich jako o polderze, że to zalewanie tego terenu jest nielegalne. Jest wściekła na władzę. Są ludzie, którzy żyją nadzieją, żyją tym, że uda się wytrzymać, że uda się wybudować na tyle wysokie te umocnienia, na tyle szczelne, że woda nie dotrze do ich domów. Są ludzie zmęczeni, mówią, że śpią po 2 godziny, a działają tutaj już od niedzieli. Władze lokalne bardzo pomagają im tak naprawdę. Kiedy my byliśmy w Starym Górniku, to przyjechał wójt, spytał, czego potrzebują. Ludzie krzyczeli, że worki się skończyły z piaskiem. Wójt powiedział, zaraz będą worki i odszedł gdzieś na bok, żeby dzwonić, żeby te worki załatwić, więc lokalne władze dobrze są... Oceniane przez mieszkańców. Tak, są dobrze oceniane przez mieszkańców, natomiast jeśli chodzi o te wyższe stanowiska, to raczej jest niechęć do władzy, przynajmniej tutaj w Starym Górniku. Ja bym to tylko dodał, że nie jest tak różowo, jeżeli chodzi o te władze, ponieważ z tego, co słychać i od soboty obserwuję, ludzie zazwyczaj nie posiadają prawdziwej, jakby najbardziej zgodnej z rzeczywistością informacji. Zazwyczaj posługują się jakimiś informacjami, które są półprawdami lub zupełnie nieprawdziwe. I byliśmy świadkiem takiej sytuacji właśnie w Starym Górniku, kiedy przyjechał wójt gminy i tam doszło do podnoszenia głosu z panią Sołtysową, bo oni byli przekonani, że polder zaczął być zalewany takimi zasuwami, które znajdują się tutaj w lesie, to są grodziska ryczyńskie, tak? W takim lesie. Czyli po prostu zamykano zasuwy, żeby spiętrzać wodę w zbiorniku. Że otwarto je. A, otwarto. I że to jest jedna rzecz. I druga rzecz, że lipki puściły, w lipkach jest stopień wodny, że lipki puściły i dlatego ich zalewa. Natomiast pojechaliśmy drogą próbując dostać się do tej kolejnej miejscowości, gdzie spotkaliśmy zarządcę drogi, który poinformował nas, że tak naprawdę mamy do czynienia z copką z Jelcza, z Odry, z Jelcza, gdzie są takie niskie tereny i ciekami, które uchodziły do Odry, ta woda się cofa do tego polderu, co jest zupełnie naturalne i tutaj zawsze się tak dzieje. Ci ludzie nie posiadają prawdziwej informacji i mi się wydaje, że często stąd bierze się to ich zdenerwowanie, że ktoś się nie pojawi, to mówi co innego. Tak, te plotki bardzo się szerzą, my to też widzimy, to nie tylko tutaj w Górniku, widzieliśmy to 2 dni temu, kiedy byliśmy w Lądku Zdroju, gdzie kilka razy dostawaliśmy informację, że pękła tama w Stroniu i za każdym razem ludzie już panikowali, już uciekali, a okazywało się, że jeszcze nie, że jeszcze ta tama trzyma. Dopiero kiedy służby ogłosiły, że jest natychmiastowa ewakuacja całego miasta, wtedy widać było, że rzeczywiście tej wody było na tyle dużo i wtedy też dostaliśmy informację, że rzeczywiście ta tama zaczęła przeciekać. Natomiast już wcześniej ludzie, kiedy jakaś taka plotka poszła, to powielali ją po prostu. Tak, bo to te sytuacje wyglądają w taki sposób, że bardzo długo nic nie wiadomo, jest jakaś taka cisza informacyjna, widać jakieś, nie wiem, służby jeżdżą czasem bardziej nerwowo, czasem mniej nerwowo i podają na przykład informację, że zaleca się ewakuację albo upraszy się o ewakuację i gdzie. I nagle wyją syreny, nagle pędzą wozy strażackie i nagle wszyscy krzyczą, że uciekamy i ta panika potem się okazuje, że jest zupełnie uzasadniona, bo ci ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Skoro podaje się te informacje, te komunikaty o ewakuowaniu, można było podawać ludziom informację, że słuchajcie, że na przykład tama stoi, że ta woda idzie stąd, że tu nie dojdzie, coś w tym stylu i cokolwiek, prawda? Ci ludzie nie wiedzą i ta panika jest potęgowana i te ich nastroje przez niewiedzę. Bo paradoks polega na tym, że pamiętając dokładnie powódź z 1997 roku, to jest 27 lat temu, wtedy nie było rozwiniętej telefonii komórkowej, nie było tak rozwiniętego internetu, nie było telewizji, żadnej telewizji newsowej, która nadawała 24 godziny
na dobę. Dzisiaj mamy być może aż przerost tych źródeł informacji i stąd na przykład bierze się właśnie też ta dezinformacja, na którą też zwracały uwagę władze, zwracał uwagę między innymi wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bo rzeczywiście pojawiają się być może nawet już elementy takiej wojny hybrydowej sterowanej przez Rosję, nie tylko zresztą u nas, bo w Czechach podobnie się dzieje, jak czytam doniesienia, na przykład o tym, że mają być wysadzane wały przez wojsko. I to zamieszanie, które powoduje właśnie taką niepewność tych ludzi. Tylko pytanie, jak zrobić, żeby oni właśnie nie poddawali się niesprawdzonym informacjom? No ale właśnie od tego mamy milion służb z uprawnieniami, z narzędziami do tego, żeby po prostu z nagłośnieniem, żeby podawać taką informację i oni mogli podawać taką informację. W kwestii na przykład takich wałów, to jest chyba trochę przeświadczenie i doświadczenie tych ludzi, którzy przeżyli to w 97 roku. Ja byłem wczoraj wieczorem na tych wałach w Łanach pod Wrocławiem. To przypomnijmy, w 97 roku tam mieszkańcy obronili miejscowość przed wysadzeniem wałów. Ówczesne władze chciały wysadzić te wały, żeby fala, która przyjdzie do Wrocławia, była mniejsza. Tak, zgadza się. Tutaj ludzie od sołtysów, od wójta dostają informację, że te wały nie będą wysadzane, natomiast oni chyba trochę sami nie wierzą albo myślą, że te władze lokalne mogą nie mieć tych najnowszych informacji. Kiedy ja tam byłem w nocy, to ludzie robili patrole trzyosobowe, które ciągle po tych wałach chodziły, świecili latarkami, oświetlali te wały takimi większymi halogenami z działek przy domach blisko wałów. Palili ogniska co jakiś czas. Oni po prostu byli wtedy w tym 97 na tych wałach i teraz nie chcą dopuścić do powtórki tego. A wszystko to przez to, że właśnie poszła jakaś taka fałszywa informacja, plotka, która urosła do takiej rangi olbrzymiego kryzysu tak naprawdę. Natomiast to się zmienia. Co jakiś czas są organizowane spotkania w całej gminie. I tam na tych spotkaniach radni gminy, sołtysi wyjaśniają, że to nie jest prawdziwa informacja, że żeby kontrolować to, skąd się informacje czerpie, żeby obserwować profile gminy, żeby obserwować profile radnych, żeby obserwować profile jakichś samorządowców. Mimo wszystko to są też ludzie z ludu, więc im najbardziej ufają mieszkańcy, tym radnym, tym... Często to są sąsiedzi i też osoby, które mieszkają na tych terenach, prawda? Dokładnie tak. A powiedzcie mi, czy ludzie, bo na przykład jak tutaj mówimy o tej miejscowości, w której teraz jesteście, czy ludzie się przygotowali na to, żeby nawet jeśli będą odcięci od świata, to przetrwają? Czyli mówiąc wprost, czy zrobi sobie na przykład zapasy żywności, wody i tak dalej? A z drugiej strony, jeśli jeździcie po tych miejscowościach, to czego ludzie dzisiaj najbardziej potrzebują tak doraźnie? Tak, generalnie ludzie są przygotowani, oni wiedzą, że może ich zalać, oni mówią, że już to przeżywali po prostu, więc oni się potrafią do tego przygotować. No w Starym Górniku mówili, że potrzebują worków i te worki mają dostać na piach. Czy nie było próśb na przykład o jedzenie albo wodę butelkowaną? Nie, my nie słyszeliśmy takich próśb, natomiast byliśmy również w Oławie przed parę godzin temu i tam przyładowaniu worków z piaskiem pracuje też taki punkt żywnościowy. Tam jest zbiórka żywności, słodyczy, wody, ale to jest tylko dla osób, które pracują przy napełnianiu worków. To nie jest tak, że to są zapasy gromadzone na jakąś ewentualność powodzi, tylko to jest doraźnie dla tych osób, które pracują przy tym zabezpieczaniu wałów. A teraz opowiedzcie troszkę, jak w ogóle się poruszacie po tych terenach? Znaczy, jak wygląda w ogóle jazda samochodem? Bo jak rozumiem, żadne mapy, no wiadomo, że nie odzwierciedlają sytuacji rzeczywistej, prawda? Po powiecie kłodzkim, w Lądku Zdroju, w Postroniu Śląskim poruszaliśmy się do soboty około południa drogami niezalanymi. Od około południa to już były drogi, które były zalewane wodą płynącą ze zboczy górskich oraz strumieni i rzek, które się podnosiły, które wchodziły na rzeki, płynęły mostami. Jechałem przez jedno miejsce, w którym droga zamieniła się w rzekę. Do tej drogi dochodził most, którym z drugiego zbocza płynęła rzeka, a ten most był przerzucony nad rzeką, która była wyzbrana. I generalnie, póki był zasięg, to poruszaliśmy się dzięki, nie mieliśmy mapy papierowej, poruszaliśmy się dzięki Google Maps oraz też dzięki mojej wiedzy o tym terenie. Natomiast potem już poruszaliśmy się jak w jakiejś grze. Tu się nie da, to skręcimy tu. Tu jest most zerwany, to się cofniemy i zobaczymy.
I to w ten sposób, rozmawiając z ludźmi, gdzie można przejechać, też była ogromna dezinformacja. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że sami zaczniemy sprawdzać drogi, kiedy w niedzielę próbowaliśmy się wydostać, zaczniemy sprawdzać drogi, którymi się dostaliśmy. Okazywało się, że droga na Kłodzko zniknęła po prostu, została przerwana, jest w morzu rzeki. W pewnym momencie popróbowaliśmy drogi takiej górskiej ścieżki prowadzącej przez Przemęcz na drugą stronę gór, z Lądka Zdroju do Czech. I tą drogą klucząc między drzewami, które zostały powalone przez wiatr, bo tam cały czas była ulewa i wiatr, położone drzewa, strażacy robili przejazd, aby był kontakt z tą miejscowością. I dzięki tym strażakom, którzy udrażniali tą drogę, przedostaliśmy się do Czech. Czyli tak wyglądała sobota i niedziela w Lądku. Byliśmy coraz bardziej zamknięci, coraz mniej miejsc udało się dojechać. W niedzielę, próbując wydostać się z powiatu kłodzkiego, już wracając późno wieczorem do Wrocławia, auto odmówiło nam współpracy i do tej pory zostało w Bardzie Śląskim. Także tak to wygląda. Tak, tutaj myślę, że też należy nakreślić tę sytuację. My w Lądku w zasadzie utknęliśmy na 2 dni. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że jeśli zostaniemy do nocy z mieszkańcami, to nie wyjedziemy z tego miasta już prawdopodobnie. Zostaliśmy i rzeczywiście wyjechać się już nie dało, więc czasem po prostu nie ma możliwości już opuścić jakiegoś miejsca, jeśli gdzieś się wjedzie. My się wtedy w Lądku poruszaliśmy dużo pieszo, tam gdzie nie dało się dojechać, a tam gdzie się dało, to często po prostu to poruszanie się wyglądało tak, że trzeba było przejechać przez zalane drogi, pytać o drogę mieszkańców. No też musieliśmy ratować auto. Był taki moment, że wysyłałem zdjęcia w remizie w Lądku Zdroju i w pewnym momencie podniósł się rejwach na zewnątrz, syreny, i ja wyjrzałem, co się dzieje. I w czasie, kiedy zsyłałem, nie wiem, około 20 zdjęć, okazało się, że droga, którą tutaj przyszedłem pod remizę, zamieniła się w rzekę. I niewiele myśląc, porzuciłem wszystko i pobiegłem do auta, które stało niedaleko na parkingu. Przetransportowałem się wysoko w Lądku, natomiast wczoraj oglądałem zdjęcia spod Pepco, pod którym stałem, i tam nie było parkingu, na którym to, z którego auto ratowałem. Także tak to wyglądało w Lądku. W ogóle wasza relacja z Lądka Zdroju jest taka bardzo przejmująca. Państwo znajdziecie ją oczywiście na serwisie wyborcza.pl. I jak ludzie sobie wyobrażają przyszłość? No bo to jest miasto zdrojowe, ono żyje z turystów, z tych ludzi, którzy przyjeżdżają do sanatoriów, no ale usunięcie tych zniszczeń już po zejściu wody, no to będą jakieś lata. Tak, generalnie ludzie, niektórzy przyszłości sobie w ogóle nie wyobrażają, to znaczy oni płakali przy nas, kiedy z nimi rozmawialiśmy, mówili, że być może się już potem nie podniosą, że odbudowa będzie trwała miesiące, że odbudowa będzie trwała lata. Część tych osób prawdopodobnie nigdy się nie wprowadzi już do tych mieszkań, które stracili. Nie będzie się ich dało po prostu odnowić. Widzieliśmy na przykład kamienicę, od której odpadła cała ściana. Widzieliśmy domy i budynki tak zniszczone, że nie sądzimy, żeby to w ogóle się dało odbudować. Raczej będą wyburzane i będą gdzieś stawiane tam coś nowego. Jedna pani powiedziała nam tak: jak już to wszystko przejdzie, jak się odbudujemy, to przyjedźcie do nas. I to jest chyba takie przesłanie dla wszystkich, żeby w ten sposób może wspomóc po prostu osoby, które się znalazły w kryzysie, które straciły dobytki, żeby tutaj zostawić jakiś swój kapitał, żeby być może wydać te pieniądze na wakacjach w takich miejscach, które zostały dotknięte tymi powodziami. Tak, kiedy opuszczaliśmy Lądek Zdrój, to było miasto płaczących ludzi, chyba w ogóle nie myślących o przyszłości. To byli ludzie, którzy patrzyli na, już nawet nie na rzekę, tylko na jakieś nowo powstałe koryto, które z jednej strony sięgało kamienic, z drugiej strony sięgało kamienic lub pozostałości po kamienicach, gdzie nie było obecnych wcześniej skwerków, latarnie były powyginane, słupy połamane, potężne barykady powstałe z zniesionych przez rzekę śmieci, generalnie drewna z materiałów budowlanych, jakiś kół. Niesamowitą rzeczą było, że Białą Lądecką non-stop płynęły koła. I ci ludzie, to było miasto płaczących ludzi, kiedy w niedzielę po południu wyjeżdżaliśmy stamtąd. Tutaj małe wyjaśnienie, Biała Lądecka to jest rzeka, która zalała Lądek Zdrój. Tak, tak, tak. Oni próbowali przejrzeć na oczy i ogarnąć,
co się dzieje dookoła, jak to wygląda. I tak już kończąc, ci ludzie niekoniecznie w ogóle myślą o dobytku. Ja rozmawiałem z kobietą, która mówi, że w wiosce obok była jej córka, mieszka tam. Wtedy lądek był odcięty i ona nie myślała o tych swoich, tutaj o domu, o mieszkaniu, tylko mówi, że ma nadzieję, że ta córka żyje, bo ona nie ma pojęcia, czy wszystko z nią w porządku, nie może się z nią skontaktować, nie było zasięgu i to życie było ważniejsze, a nie dobra materialne. Właśnie, bo jak to wygląda, jeśli chodzi o zasięg chociażby telefonii komórkowej, no bo wiadomo, że na tych terenach zalanych została wyłączona energia elektryczna, gaz, no jest problem z wodą pitną. A jak jest w ogóle z zasięgiem sieci komórkowej? Bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania lokalnych społeczności, żeby ją jak najszybciej uruchamiać, jeśli została uszkodzona, właśnie chociażby po to, żeby ludzie mieli informacje o swoich bliskich. W Lądku Zdroju zasięgu nie było w ogóle, nie było w ogóle internetu. Same służby nie mogły się skomunikować z dowódcami, którzy byli po drugiej stronie, bo po prostu nie było takiej możliwości. My znaleźliśmy jedno miejsce, gdzie było Wi-Fi działające, to była remiza strażacka właśnie, o czym Tomek mówił. Natomiast no, kiedy remizę zalało, no to już byliśmy zupełnie odcięci od świata i służby tak samo. Służby miały ze sobą kontakt tylko przez radia między sobą, między osobami, które były oddalone o kilometr, dwa, nie z jakimiś sztabami. Więc ta sytuacja była bardzo trudna pod tym względem, ponieważ nie byli nawet się w stanie skomunikować w ten sposób, żeby dowiedzieć się, czy strona w stronie rzeczywiście puściła. To były wszystko domysły. Tak, no Stronie i Lądek to są miejscowości, jakby to powiedzieć, otulone dość stromymi zboczami górskimi. No i kiedy tam jakieś, nie wiem, jeden, dwa nadajniki wysiądą, to tamten zasięg naprawdę z jakichś innych oddalonych bardziej nie dotrze. Więc po prostu tego zasięgu zupełnie nie było. No a służby, które spotkaliśmy, bardzo często słyszeliśmy coś takiego, że ja nie jestem w stanie ze swoim dowódcą się połączyć, bo tylko tutaj wykonuję zadanie, które mi zostało ileś godzin temu zlecone i nie mam kontaktu żadnego. To tak to wyglądało. Też przez to właśnie z tego wynikały blokady niektórych mostów, które być może już mogłyby być otwarte wcześniej, ale po prostu nikt nie wiedział, że można te miejsca otworzyć, nie wiedział, że jakaś droga już jest przejezdna. O tej drodze przez Czechy to generalnie mówiono nam od soboty wieczór do niedzieli południa, że być może jakaś droga jest, natomiast nikt nie wiedział, bo nikt nią nie przejechał, ponieważ droga była zamknięta, ale nie wiadomo było, czy jest zamknięta z powodu uszkodzeń, czy jest zamknięta tylko dlatego, że po prostu nie było informacji o tym, że drogę otworzyć można. Bardzo wam dziękuję za tą relację. Hubert Głuch, Tomasz Pietrzyk, reporterzy Gazety Wyborczej na tych najbardziej zniszczonych terenach na południu Polski. Uważajcie na siebie, bo to jest bardzo ważne, a ja państwa zachęcam do czytania relacji Huberta i Tomka, ale też o innych naszych dziennikarzy, bo wiarygodne źródła informacji są w takiej sytuacji, jak taki kataklizm, który dotknął południe Polski, bardzo ważne. Nie szukajcie państwo informacji w niesprawdzonych źródłach, na niesprawdzonych kontach, na platformach społecznościowych. Zachęcam do czytania wyborcza.pl, a Hubertowi i Tomkowi bardzo, bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Dziękujemy. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.